Tyle uwag, mało wniosków, mało pomysłów, a jak już się znalazły, dzisiaj trzy nielogiczne, bezprzedmiotowe właściwie. Także to szkoda, ale to szkoda. Jak ktoś się analizuje, to pan potrafi to tylko wykpić. Jakby się nic nie działo, to miałby pan tendencję, że się nic nie dzieje. I to jest dyskusja, panie radny. No tak się składa, że akurat ta część sali odróżnia punkt zapytania od dyskusji. Jeszcze jeśli chodzi o bałagan w projekcie budżetu, powtarza się to rok, że są pewne normy wyznaczające. Konstruowanie budżetu, mamy przed sobą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. A pan radny Wyszyński, jak to zwykle bywa, mówi, że jest bałagan, coś jest nieczytelne. No panie radny, to, że pan sobie nie może z nim poradzić, to nie znaczy, że coś jest zrobione nie tak, jak powinno być. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zwrócić na bardzo pozytywny aspekt tego budżetu, który mamy przed sobą, zaplanowany na przyszły rok, czyli znacznego zwiększenia środków na zadania powierzone do realizacji stowarzyszenia. Moim zdaniem to jest bardzo pozytywny aspekt akurat, ze względu na to, że stowarzyszenia skupiają ludzi aktywnych, osoby, które z pasją realizują wszystkie rzeczy, których się podejmują. I tutaj było naprawdę wiele wniosków. O ile wiem, komisje, również różne stowarzyszenia, różne instytucje składały tego typu wnioski do prezydenta miasta i też chciałem tutaj wyrazić wdzięczność w imieniu swoim i członków komisji też, które składały takie wnioski, że znalazł pozytywny odbiór prezydenta i dają szansę na to, aby przyszły rok był rokiem stowarzyszeń i zachęcić tutaj chciałem media naszej wrocławskie, aby rozpropagowały też tą informację i poinformowały też poprzez możliwości, jakie mają różnych mieszkańców, którzy działają w stowarzyszeniach, o to, aby składali te wnioski, aby było ich jak najwięcej i można było brać najlepsze. Powiem więcej tych wniosków, to myślę, to nikomu nie przyniesie żadnej szkody, a jedynie może same korzyści. Dziękuję. W efekcie daje to gwarancję jej realizacji,
klub PO poprze to orzeczenie. Dziękuję bardzo. Pan radny Błaszek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że to jest punkt dyskusja nad budżetem, a nie dyskusja nad wypowiedzią pana radnego Andrzeja. Prosiłbym, żeby zwrócił pan uwagę, bo Pana, że sesja
pani mentorem. Ogłaszam 10-minutową przerwę.